Dzień dobry, dzisiaj kolejny dzień rozważań o Kościele. Chciałbym dzisiaj trochę porozmawiać o relacji Kościoła do apostołów, albo apostołów do Kościoła może bardziej, bo Kościół jest pewną rzeczywistością ważniejszą mimo wszystko, chociaż właśnie ci apostołowie są dosyć mocno wpisani w tą rzeczywistość. I tych wersetów różnych odnośnie apostołów i Kościoła jest wiele. Ja bym zaczął od Dziejów Apostolskich, gdzie jest powiedziane o tym, że Pan Jezus daje bezpośrednio apostołom bardzo szczególną obietnicę. Ta obietnica jest taka, że Duch Święty, który przyjdzie, wprowadzi ich wszelką prawdę. I ja osobiście, no są różni ludzie, ludzie gdzieś tam często interpretują to obietnicę jako obietnicę do wszystkich ludzi wierzących. Ja oczywiście rozumiem ją w taki sposób, że się modlę, żeby Duch Święty nie wprowadził wszelką prawdę, żeby faktycznie mi dał poznanie właściwe. Nie jestem sam, Duch Święty jest przy mnie i wierzę w Jego działanie we mnie. Natomiast mimo wszystko widzę pewne różnice między właśnie działaniem Ducha Świętego wśród apostołów. I teraz uwaga, nie w sensie takim, że jakby mam ducha mniej niż oni, no bo Ducha Świętego wszyscy ludzie wierzący wierzę, że mają, bo inaczej by nie byli Chrystusowi, to jest Duch Chrystusa, Duch, który nas łączy z Ojcem i Synem. Nie da się bez Ducha Świętego prawdziwie być połączonym z Ojcem i Synem. I dlatego ten Duch przychodzi, dlatego ten Duch wprowadza w pewną rzeczywistość rodzinną, jest to duch rodziny, jest to duch społeczności ojca i syna i skoro on jest, to my jesteśmy z nimi, bez niego z nimi byśmy nie byli. Natomiast jest pewna szczególna, bym powiedział, pewne szczególne wejrzenie w prawdy Boże, których ja nie mam, tak jak mieli apostołowie. I tyle, ja po prostu polegam na nich, ja polegam na tym, że Duch Święty faktycznie wprowadził we wszelką prawdę, która jest potrzebna nam dzisiaj do tego, żeby się rozwijać, żeby trwać w Chrystusie i żeby przyjmować to wszystko, co jest potrzebne nam do zbawienia i do powołania, do tego, co Bóg nam nakazuje do realizacji. I wynika to, myślę, również z wielkiego nakazu misyjnego. W wielkim nakazie misyjnym jest powiedziane właśnie, że mamy Kościół, apostołowie, do których to skierował, mają uczyć, przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, Pan Jezus mówi, czyli zwróćcie uwagę, że ta nauka apostolska jest dana raz na zawsze. To nie jest tak, że ta nauka apostolska, te przekazania Jezusowe będą jakimś upgrade'em w przyszłości, tylko to jest coś, co po prostu zostało im dane. Tak samo w liście Judy jest powiedziane, że mamy podjąć walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym, a więc nie raz na długi czas, nie raz do przyjścia proroka Jima, czy Stanisława, czy kogokolwiek, czy tam Zulu Guli, czy kogokolwiek, tylko raz na zawsze i tyle. I po prostu, czy będzie uaktualniona przez Urząd Nauczycielski? No nie będzie uaktualniana przez Urząd Nauczycielski żaden. Żadnego proroka, żaden Urząd Nauczycielski, ten depozyt wiary został przekazany apostołom. I tak to rozumiem, że Kościół jest apostolski w tym sensie właśnie, jak to jeszcze inaczej mówi apostoł Paweł, że jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. Znowu ten fundament został położony przez ich służbę, ten fundament został położony przez ich objawienie, które zostało im objawione w szczególny sposób. Apostoł Paweł tak to rozumie, że zostało mu dane pewne szczególne objawienie. Nie mówi o sobie tylko i wyłącznie, o apostołach i prorokach. Trzy razy mówi w liście do Efezjan. Raz jest właśnie mowa o fundamencie, drugi raz jest powiedziane o tym, że w trzecim rozdziale, piątym wersecie, że ta tajemnica Chrystusowa teraz, nie w każdym pokoleniu, teraz została objawiona przez Ducha Świętego Jego świętym apostołom i prorokom, mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała, czyli innymi słowy, że poganie należą do Kościoła, to o czym już mówiłem. To była taka nowa dla nich rzecz. Nowa nie w tym sensie, że nie było pewnych zapowiedzi, ale nie było takiego jasnego stwierdzenia, jak to ma się wypełnić, jak to ma zadziałać. No i w końcu w czwartym rozdziale jest powiedziane, że właśnie Chrystus ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. Innymi słowy, są wszystkie funkcje przywódcze wskazane tutaj, które zresztą są ewidentnie wskazane jako błogosławieństwo, co też myślę, że dla nas jest nauczaniem na dziś, że przywództwo w Kościele jest dobrym darem. To nie oznacza, że zawsze jest
właściwie stosowane, ale co do zasady przywództwo w Kościele jest łaskawym, dobrym darem od Chrystusa, który daje to po to, aby napełnić wszystko. To są dary po to, by Kościół funkcjonował i był skuteczny w swojej misji napełniania całego świata poznaniem Chrystusa, bo tak to mniej więcej można podsumować, patrząc na cały list do Efezjan. A więc podsumowując, Kościół apostolski myślę, że jest czymś bardzo ważnym dzisiaj, żeby podkreślać tą apostolskość. Mamy wysyp różnego rodzaju apostołów, proroków, różnych innych dziwnych osób, które jeszcze gdzieś sięgają wyżej. Myślę, że jest to fałszywa interpretacja tego właśnie czwartego rozdziału listu do Efezjan, gdzie jakby się rozumie w niektórych kręgach, że apostołowie i prorocy są nam cały czas potrzebni w takim sensie, w jakim byli w pierwszym wieku. No w takim sensie nikt nie może być prorokami i apostołami. Oczywiście możemy wtórnie mówić o jakimś tam obdarowaniu apostolskim czy proroczym w tym sensie, że ktoś, no, że ktoś po prostu ma jakieś przesłanie dla Kościoła, że ktoś wkracza w przestrzeń, gdzie nigdy Kościoła nie było. I rzeczywiście, no, w pewnym sensie, kiedy patrzymy na służbę apostolską, to również były pewne aspekty ich służby, więc w takim sensie możemy jakoś to figuratywnie rozumieć. Natomiast na pewno nie na podstawie, jakby nie uważać ich za fundament Kościoła. No fundament Kościoła został położony w pierwszym pokoleniu. I ten Kościół właśnie też jest, skądinąd to jest ciekawe, że my dzisiaj często patrzymy na Kościół jako na coś tu i teraz, tylko i wyłącznie. Nie mamy niestety takiej zdrowej perspektywy biblijnej, że wierność jest Boża z pokolenia w pokolenie, że Chrystus buduje swój Kościół od pierwszego pokolenia w Kościele aż do pokolenia ostatniego, kiedy on powróci, że to jest jeden organizm wielopokoleniowy, który przechodził swoje choroby, przechodził swoje trudy, ale jest jeden. Jest jeden nie tylko w sensie dzisiaj patrzymy na cały Kościół, ale jest jeden również w tym sensie, że kiedy patrzymy na cały czas, to on jest jeden. Oczywiście są części odstępcze, są części, które twierdzą, że są Kościołem, a nie są. Ale co do zasady musimy spoglądać na to w taki sposób, że Kościół jest jeden. I ten prawdziwy Kościół, ten Kościół jeden, który jest w historii, to jest Kościół, który trzyma się nauki apostolskiej. A tą naukę apostolską mamy w Nowym Testamencie i mamy się jej trzymać aż do czasu, kiedy Chrystus powróci. I mamy być wierni, mamy być posłuszni i mamy uczyć tego wszystkich, którzy przychodzą, wszystkiego, co Pan Jezus przykazał, a oto On jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Bądźmy Kościołem apostolskim. Panie, bądź uwielbiony, że mamy fundament założony przez Ciebie. Ty jesteś sam i jesteś sam właśnie również przez ten fundament, który założyłeś w nauczaniu Twoich wybranych apostołów. I daj nam, Panie, przy tym trwać. I daj nam tego nauczać. I daj nam cierpliwie czekać na Twój powrót. Bądź, Panie, uwielbiony. Z Bogiem i do zobaczenia.